Wtedy się będą chcieli zaprezentować ryzykom w sprawie osoby, na której życie decydujący wpływ na ustawiennictwo świętego Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że nasz spektakl wywołał Państwa pozytywne emocje i skłoni do głębokiej refleksji. Serdecznie zapraszamy.
jest bardzo dużo ludzi. Musimy czekać na telefon. Czekać? Ale na co czekać? Chwileczkę, zadzwonię do kolegi. On ma gościnę. Piotrek? Tak, to ja. Słuchaj, mamy problem. To pewnie nic strasznego, ale Czesłowowie nie wiedzą. Aha. Dobra, to idziemy. Jak się nazywa? Sikora? Docent Sikora? Dzięki. Wiedziałam, że na ciebie zawsze możemy liczyć. Tak, dam znać, jak będziemy się więcej wiedzieć. Dzięki jeszcze raz. Asiu, za 4 godziny mamy być w tablicy. Damy radę? Tyle razy już przeszliśmy. To też przyjdziemy. Zresztą to pewnie jakiś koszty, ale sprawdzić trzeba. Proszę, niech Państwo tutaj idą. Proszę usiąść. Mamy już wyniki. Proszę Państwa, nie mogę Państwa zrobić. Ciąża jest zagrożona. Hipotrofia, niewydajność korzyska i mała ilość wody. To znaczy, że dziecko nie rośnie. To dziewczynka. Zatrzymała się w miejscu. A nawet, jeśli będzie rosła, nie ma dobrego połączenia z panią. Jakby przerwane łącze. W dodatku nie ma wód, nie ma środowiska, w którym mogłaby się poprawnie rozwijać. Rozumiecie Państwo? Ale co teraz będzie? Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby było lepiej. Ale proszę nie robić sobie zbyt dużych nadziei. Czy mają Państwo dzieci? Tak, mamy dwie córki. Proszę się skupić na niej. Proszę im powiedzieć. Pani musi przyjechać do kliniki na dłużej i wszystko może się zdarzyć. Rozumiem. Proszę jej przyjechać z niej, ale sami Państwo rozumieją. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję Panie doktorze. Głosząc dobrą nowinę o Jezusie, jest również
dobra nowina o sobie, o jego wielkiej godności. Uczy nas Ewangelia prawdziwości na człowieku, na każdego człowieka. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Pani Asiu, musimy zrobić infuzję i kolejne badania. Zajmie się pani doktor Kapek, a potem doktor Magnotki. Czy coś się zmieniło? To znaczy, czy jest jakaś większa? Nadzieja, szansa, ten zabieg pozwoli przeżyć dłużej. Będzie bezpieczniejsza. Zrobimy kolejne badania. Zobaczymy. Nie mogę na razie nic powiedzieć. Rozumiem. Pani Asiu, sala numer 3. Będą na panią czekać. Thank you.
ani Anuma, mamy wyniki kolejnych badań. Zabieg, który przeprowadziliśmy kilka dni temu, był udany, ale powstał na okoliczności. Trzeba zrobić cesarskie cięcie. Dlaczego? Amina, influzja była skuteczna, ale tylko przez kilka dni. Dziecko nie ma nerek, ani pęcherza. Nie produkuje też płynów wypełnionych. Rozumie pani, że jest skazany na śmierć. Tak, ja mam. Wcześniej czy później to się stanie. Lepiej nie czekać i nie ryzykować zdrowia. Pan jej tak nie może pomóc. Potrzebuję czasu. Dobrze, ale proszę podjąć decyzję w miarę szybko.
takie dzieci przed nie przeżywają godziny, pani Asiu. Umieśćcie ją w inkubatorze. Tam będzie miała najlepsze warunki. Proszę zaproponować odpowiedź.
Gloria mówiła się w dziennikarkę. Tak, ta dobra skonstatowała do mediów. Fajnie, że jesteś.
naszych rodziców, powiem po młodzieżowemu. Są padła tu szczęka, chyba tak. Żona również tutaj mnie wesprze właśnie w tym twierdzeniu. Powiem wam coś niesamowitego. Przygotowanie aktorów fenomenalne, muzyka, piosenki wspaniałe. No, siostra Ewelina po prostu nas powaliła. Myślę, że angaż w Teatrze Telewizji ma pewny. Także, że wkrótce prawdopodobnie to Warszawa się przeniesie. Ale mówiąc już poważnie, naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Przypomnienie tej historii, która, tak jak napisaliśmy w jednej z naszych książek, odmieniło całkowicie nasze życie. Nie tylko życie nasze, ale też wielu innych osób, które w jakiś sposób uczestniczyły, czy współuczestniczyły w tym wydarzeniu. To jest niezwykłe. To, co przewijało się przez cały ten spektakl, ten wątek, najważniejsze, moi drodzy, jest życie. To, że wszystko inne to jest taka to bardzo ważna rzecz, ale to jest tylko dodatek do tego najważniejszego, tego, że Gloria Maria właśnie tu jest, że żyje, że przeżywa z nami smutki, radości. Musimy dodać, powinniśmy dodać, że po Glorii urodził się jeszcze nasz pierwszy syn, czyli Maksymilian, później kolejny syn Franciszek Karol i dokładnie dwa lata temu jeszcze kolejna nasza córka, czyli Faustynka. Także jest nas ośmioro w domu, oczywiście razem z nami. Dwie córki, te, które były tutaj przedstawiane, Dominika już jest po studiach, Wiktoria już mieszka w Londynie, wyjechała studiować na medycynę. Także ta cała historia posunęła się do przodu. Jeszcze raz chciałbym podziękować przede wszystkim siostrom za to, co zrobiły to wspaniałe przedstawienie przez szereg dni. Chciałbym podziękować aktorom. No, wspaniała rzecz. Chciałem podziękować rodzicom, bo macie wspaniałe dzieci. Aż serce rośnie, gdy patrzy się, że te nasze pokolenie wraca do tych tradycyjnych wartości, że autorytetem nie są jakieś pseudoautorytety gdzieś wrzaskliwe, tylko no, tacy ludzie jak święty Jan Paweł II, który jak rośniecie, zrozumiecie naukę tego wielkiego naszego rodaka, to jest ona niezwykła w każdym calu i w każdej płaszczyźnie. Także jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy, gratulujemy wszystkim uczestnikom. I jeszcze jakieś jedno czy dwa zdania tutaj oddam mikrofonu. Jak Jacek wspomniał, niezwykła uczta dla oczu, uszu, ale przede wszystkim dla ducha. Ja jako mama, której fragment życia został przedstawiony tutaj na tej scenie, mogę powiedzieć, że jestem głęboko wzruszona i poruszona, ponieważ żywo przed oczami stanęły mi obrazy sprzed 12 lat, kiedy bezradnie staliśmy my, rodzice, lekarze, cały personel wobec faktu nieuleczalnych wad naszego dziecka, wobec faktu śmierci naszego dziecka. A potem przyszły te piękne chwile, kiedy Pan Bóg pokazał, że zupełnie inny scenariusz dla nas napisał. Zupełnie inny scenariusz na nasze życie, inne plany wobec naszego dziecka. Czuję się też głęboko szczęśliwa i dumna z tego, że mając do dyspozycji tak wiele historii, które łączyły się z Janem Pawłem II, taką wielką spuściznę, jakie dzieła, jakie po sobie pozostawił, wykorzystaliście historię naszej rodziny, w której pojawił się Jan Paweł II. I zawsze podkreślam, że to nie jest historia o nas. Nie jest to historia ani o Glorii, ani o mnie, ani o Jacku. To jest historia o wielkiej Bożej miłości, która objawiła się właśnie w naszej rodzinie. Historia o wielkim działaniu wielkiego świętego Jana Pawła II. I to należy powtarzać, zawsze podkreślać. My byliśmy tylko narzędziami w ręku Boga. Jestem głęboko przekonana, że Jan Paweł II, który
często stawał na deskach sceny, który sam zapowiadał się na świetnego aktora, byłby z nas dumny. Myślę, że jest dumny, bo jest tutaj z nami duchowo, patrzy z góry, także na pewno przyklaskuje trochę razem z nami i podziwia wasz występ. Bardzo dziękuję aktorce, która grała mnie. Myślę, że sama siebie nie zagrałabym tak dobrze. Dziękuję bardzo. Kółka ewangelizacyjnego oraz naszym absolwentkom Marcie Korczak i Marcie Kościeleckiej za spektakl. Dziękuję siostrze Ewelinie Marii Ludzik, która przygotowała nas. Dziękuję naszym najmłodszym uczniom, którzy wspomagali artystów. Bardzo dziękuję wam. Dziękuję pani Magdalenie Pirek, pani Aleksandrze Kotarskiej. Serdecznie dziękuję się pana Cymianie, panu Mariuszowi Muszczykowej, a także panu. Panu Arturowi Wolakowskiemu i panu Piotrowi Pieracowi. Cieszę się, że państwo koniecznie przybyli tutaj do nas, by wspólnie z nami świętować wspomnienie świętego Jana Pawła II. Bardzo gorąco dziękuję państwu, Joannie i Jackowi Wrona wraz z obecną Glorią za świadectwowane na wszystkie. Serdecznie dziękuję za przybycie do nas pani Patrycji Hurlak, pani aktorce, która przyjechała do nas z Warszawy. Dziękuję siostrze przełożonej Teresie Dorocie wraz z siostrami naszego Domu Częstochowskiego za łączenie się z nami i obecność. Serdecznie dziękuję. Dziękuję również obecnym wśród nas rodzicom, dziadkom, babciom, wszystkim przyjaciołom i gościom, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Prosimy, abyście jeszcze raz zaśpiewali dla nas na koniec. Bóg stworzył człowieka.